taki z tym irlandzkim rytem, tam z takim smaczkiem pasowało. Pierwszy raz to zagrałam, tam pierwszy raz coś później. A ja myślałem, że na baranie w bajduszku można, można fajnie zagrać. W ogóle to fajnie zabrzmiało, nie? Wiecie co, bo tam jest raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Ale to nie dam, ale to trzeba poćwiczyć teraz, bo się nie dali rady. No dobrze. Na pięć nie dam. Fajnie, jak coś wychodzi, tak. Na pięć masz coś takiego. To jest podobnie jak teraz Giga, że masz akcent raz dół, raz w górę. Da 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 da. To właśnie pożyczyłem. Da 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 da. Ja próbowałem kiedyś, ale nie jest łatwo. Ale jak ty masz prawe, to pewnie... Dam mi jig, właśnie w ten sposób. Bo zwykły jig nie jest. To jest może coś takiego. Ale nie 5 dziewiątek. Masz raz, dwa, trzy, raz... Raz, dwa, trzy. Tylko to szybko stać. Ja ci wolno zagram, patrz, czekaj chwilę. Patrz. A szybko masz tak. Normalnie takie ciężko. No. Ja pięć znam tylko. Ale wyszło i tak dobrze. Ajdejano, koło to jest na 7. Większość jest na 7. Piątka, dziewiątka, jedenastka to są jakieś takie dziwne. Wiesz co, aż się chce to zaaranżować, żeby to zagrać na 5, a później na te irlandzkie takie, na tą rytmikę irlandzką wejść. Ten. Patrz jak to przejdzie, patrz. I nagle przechodzi. Tak, tylko że z tego z piątki, jak chodzisz na czwórkę, to tak się rozpędza.